Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Tak jak zwykle, póki co nic się nie zmieniło, nie mamy jeszcze studia. Naszym gościem jest dzisiaj Szymon Modzelewski, redaktor naczelny kwartalnika Szkoła Nawigatorów oraz autor tej fantastycznej zupełnie książki Jak nakręcić bombę? Kulisy światowego konfliktu. Fragmenty tej książki były publikowane na naszej stronie Szkoła Nawigatorów. Niewielkie fragmenty. Potem Szymon je po cichutku rozbudował i opisał sytuację jaka polityczną i gospodarczą, jaka miała miejsce w Europie przed I wojną światową. I tutaj bardzo ładnie naświetlił nam, tak jak to widzimy w podtytule, kulisy światowego konfliktu. Jak nakręcić bombę? Szymon, kto wywołał I wojnę światową? Pierwszej wojny światowej na pewno nie wywołali Niemcy, a przynajmniej przede wszystkim nie oni. Z sił, które się zaangażowały w wywołanie tego konfliktu, najbardziej jaskrawe jest zaangażowanie części elity politycznej Imperium Brytyjskiego. Elita polityczna Imperium Brytyjskiego już pod koniec XIX wieku dostrzegła, że gospodarka brytyjska dostała wcale nie lekkiej zadyszki, że jest mniej nowoczesna od niemieckiej, wolniej się rozwija i za chwilę Wielka Brytania straci swoje przewodnictwo w światowym obiegu ekonomicznym, spadnie dochód narodowy i Anglia przestanie być krajem wiodącego przemysłu. Dlatego też Brytyjczycy zaplanowali podjęcie kroków, które miały temu zapobiec, czyli po prostu powstrzymanie rozwoju potęgi przemysłowej i militarnej Niemiec. Dzisiaj się trochę wyjaśnia w wielu publikacjach tą wojnę jako coś niespodziewanego i zupełnie, co spadło na Europę. W poważnych publikacjach. Tak, jak grom z jasnego nieba. Trochę tak jak taką sprawę, która w 1913 roku wstrząsnęła Europą i miała miejsce w Niemczech, to znaczy 4 września 1913 roku niemiecki nauczyciel gimnazjalny August Ernst Wagner dokonał masakry na przedmieściu Stuttgartu, zamordował swoją rodzinę i zabił jeszcze kilkanaście osób w tej miejscowości, dopóki nie został obezwładniony przez miejscowych. I trochę tak się wyjaśnia wybuch I wojny światowej, jako masakrę spowodowaną nagłym zaćmieniem umysłu polityków, czymś, co jest po prostu trudne do wyjaśnienia w kategoriach racjonalnych. Albo gwałtownym przepływem testosteronu też czasem. Tak. Ja się z takimi wersjami spotkałem, że to mężczyźni się nudzili i żeby się trochę rozerwać, bo gra w polo już im spowszedniała, to wywołali wojnę i sądzili, że postrzelają trochę do siebie, pogalopują po polach Flandrii, a potem wszystko rozjedzie się po kościach i pojadą do domu. Stało się inaczej i to w ogóle było kłamstwo. Jak wiemy, ale wiele osób w to wierzy. Dobra, ale mów, kontynuuj. Stało się inaczej, dlatego że zarówno wzrost potęgi Niemiec, wzrost ich bogactwa budził uzasadnioną zazdrość i niepokój brytyjskiej elity politycznej, ale poza tym za oceanem w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej rodziła się nowa potęga gospodarcza i polityczna, którą wszyscy chcieli przeciągnąć na swoją stronę, zarówno Niemcy, jak i Brytyjczycy. Ostatecznie, jak wiemy, udało się to Brytyjczykom, ale praktycznie aż do 1917 roku nie było do końca wiadomo, po której stronie staną władze Stanów Zjednoczonych. No ale w Waszyngtonie działali ludzie, którzy już zapewnili, że Północnoamerykańska Republika stanęła po stronie Antanty. Przez cały XIX wiek praktycznie mamy do czynienia z rywalizacją mocarstw europejskich i Stanów Zjednoczonych o kontrolę nad światowymi zasobami i terenami, nad koloniami przede wszystkim. I ta rywalizacja toczy się przede wszystkim w Azji Środkowej pomiędzy Imperium Rosyjskim a Imperium Brytyjskim. Jest to tak zwana wielka gra. Ciąg posunięć wywiadowczych, wojskowych i politycznych, które miały rozstrzygnąć o tym, kto będzie kontrolował Indię i Azję Środkową. Przez cały XIX wiek praktycznie i pierwsze kilka lat XX Brytyjczycy obawiali się
inwazji na Indie ze strony Cesarstwa Rosyjskiego. Dlatego prowadzili zakrojone na szeroką skalę działania wywiadowcze i polityczne przeciw Rosji. A z drugiej strony Rosjanie co jakiś czas powracali do planów inwazji na Indie i podboju subkontynentu, co podnosiło ciśnienie znacznie szefom brytyjskiego wywiadu w centrali w Simli w Himalajach. Ale poczekaj, Szymon. Wszyscy wiemy, że jaka jest komunikacja w Rosji w XIX wieku, szczególnie w Rosji azjatyckiej. Na ile serio to było brane pod uwagę? Czy czasem ta cała wielka gra, o której się tyle mówi, tyle pisze ostatnio, żeby zwrócić uwagę właśnie na tą rywalizację pomiędzy Wielką Brytanią a Rosją, czy to aby było rzeczywiście prawdziwe? No bo Rosjanie, żeby dokonać inwazji Indii, tak umówmy się, inwazja Indii, to trzeba się przedostać przez góry i to poważne, tak? Trzeba tam przeprowadzić armię w wielkiej ilości albo wywołać powstanie. Tak? Ludzie, którzy w XX wieku chcieli dokonać oderwania Indii od korony brytyjskiej, czyli Japończycy i Niemcy, werbowali tam żołnierzy, organizowali jakieś miejscowe siły. Tak? Teraz, czy Rosjanie mieli w ogóle taką moc? Rosjanie kilka razy to planowali. To, czy oni byliby w stanie tego dokonać i skutecznie, już się dzisiaj nie dowiemy. Natomiast na przykład car Paweł I planował w porozumieniu z Napoleonem inwazję na po prostu na brytyjskie Indie i w tym celu zmobilizował kilka okręgów wojskowych przy granicy z Hanatami środkowoazjatyckimi, ale zamach dokonany na niego w Petersburgu w porę dla Brytyjczyków te plany zniweczył. No tak. Także wiemy, że brytyjski wywiad uważał to zagrożenie za zupełnie realne i takie, przed którym należy się chronić. Odsyłam wszystkich też do książki Rudyarda Kiplinga Kim, gdzie ten wątek szpiegowski, wątek śledzenia rosyjskich agentów i wysyłania agentów brytyjskich daleko na północ jest bardzo dobrze widoczny. Jest to akurat wątek najbardziej historyczny, najbardziej prawdziwy w tej książce. Tak więc próby odebrania Indii, które były jednym z głównych źródeł dochodu dla Imperium Brytyjskiego, dla całej gospodarki, bo musimy pamiętać, że Brytyjczycy całkowicie położyli przemysł tkacki w Indiach i po prostu cały subkontynent był tylko dostarczycielem surowca bawełnianego dla angielskich fabryk włókienniczych. No, odebranie Indii Wielkiej Brytanii mogłoby skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami dla imperium, włącznie z jego rozpadem. Zniszczeniem przemysłu tekstylnego w skali globalnej, bo uruchomienie pomowne, tak? Przemysłu tkackiego na subkontynencie, no to jest zalew tanią tkaniną całego świata, tak? Tak. No właśnie. Dobra, ale kontynuujmy ten wątek pierwszej wojny. Surowce w Azji Środkowej, przepraszam, że ci tak przerywam. Kolejnym polem rywalizacji stopniowo, im bliżej było do początku XX wieku, stawały się Chiny, gdzie każdy z europejskich mocarstw chciał sobie wykroić strefę wpływów do eksploatacji. Tak jak na przykład Portugalczycy w Macao, czy Brytyjczycy właśnie w Weihaiwei. I tutaj na początku XX wieku do tej rywalizacji wtrąciły się Stany Zjednoczone i Rosja. I państwo chińskie, cesarstwo chińskie, które nie potrafiło się obronić przed agresją w czasie wojen opiumowych, było już zdane tylko i wyłącznie na łaskę i niełaskę europejskich dyplomatów i kolonizatorów. Prowokacje, wybuch powstania bokserów, późniejsza rewolucja 1911 i 12 roku tylko pogorszyły sytuację. Także Chiny, mimo iż były państwem o wielkim potencjale ludnościowym i terytorialnym, były przez cały czas w jakiś sposób zależne od zagranicznego kapitału i od polityki prowadzonej przez imperia europejskie. I kolejnym, chyba jednym z najważniejszych obszarów konfliktu była Afryka, o którą od lat 60. XIX wieku toczyła się szczególnie zacięta walka między europejskimi mocarstwami, tu przede wszystkim Francją, Wielką Brytanią i Niemcami. Przy czym największą część kontynentu zagarnęli Francuzi i Brytyjczycy, Niemcom pozostawiając tylko pojedyncze, niezbyt wielkie w porównaniu na przykład do kolonii francuskiej skrawki terenu w dzisiejszym Kamerunie, Tanzanii i Namibii.
ale i ta ekspansja budziła niepokój Wielkiej Brytanii, no ponieważ te niemieckie kolonie były jednak rozmieszczone w dość strategicznych punktach. No właśnie, jeszcze Kongo, gdzie teoretycznie wspólny zarząd tego terenu istniał. Tak, i tam, gdzie działały brytyjskie spółki eksploatujące kauczuk. Natomiast nie powiedziałeś, ale może jeszcze powiesz, tylko ja przepraszam, że tak się wtrącam, ale to nadaje dynamikę naszemu programowi. Francuzi, Brytyjczycy, Niemcy. Natomiast z człowiekiem, który zarządzał całym interesem w Kongo, nie był bynajmniej król Leopold belgijski, którego się dzisiaj o wszystkie zbrodnie oskarża i mówi się, że był to pierwszy ludobójca, czy tam jeden z pierwszych nowożytnych ludobójców. Zarządcą miejscowym, proszę Państwa, był Henry Morton Stanley, Brytyjczyk w służbie amerykańskiej, co dość istotne moim zdaniem, a po rzece Kongo pływał na barce Joseph Conrad. Joseph Conrad Korzeniowski, który potem napisał Jądro Ciemności, jak się spotkał ze Stanleyem, i na podstawie tego, co Henry Morton Stanley mu opowiedział, powstała ta fascynująca książka, którą się potem ekscytowali filmowcy. Ja jeszcze wrócę do Chin na chwilę. Chiny, żeby utrzymać i pozory niezależności, potrzebowały protektora. Wybrały fatalnie, bo postawiły na Rosję. Tak. I zaczęły budować kolej, pozwoliły przeprowadzić odcinek kolei transsyberyjskiej przez Mandżurię chińską i to stało się pretekstem do interwencji mocarstw obcych i dymisji Wittego i w ogóle do katastrofy w Rosji. Tak, tak, sobie tak było. A poza tym w Chinach powstawały różne ruchy reformatorskie, których przywódcy niestety nie orientowali się w sytuacji międzynarodowej. Mieliśmy na przykład uczonych konfucjańskich, którzy usiłowali udowadnić, że ich kraj gdzieś tak na uprogu XX wieku jest w tej samej sytuacji, co Polska przed uchwaleniem Konstytucji 3 maja. Bo byli tacy uczeni konfucjańscy, którzy się powoływali na historię naszego kraju. No, analogia to słabe narzędzie polityczne. Tak. I wielu z nich, co zaskakujące, z pozycji takich światłych reformatorów bardzo szybko przeszło na pozycje otwarcie komunistyczne. Czyli penetracja zachodniej propagandy poprzez literaturę już wtedy była w Chinach dość daleko posunięta. Spowodowało to rozkład starych Chin, tych zarządzanych przez mandarynów zdawających egzaminy z filozofii konfucjańskiej, żeby w ogóle dostać się na jakiekolwiek stanowiska administracyjne. Tymczasem praktycznie żadnej rozumnej alternatywy dla tego upadku i uzależnienia od mocarstw zachodnich nie było. Ale jeszcze wrócę do Belgii, bo to jest bardzo ważny kawałek tej historii. Belgia była tak naprawdę protektoratem brytyjskim. Nazywano ją kuchennymi drzwiami do wybrzeża Wielkiej Brytanii, bo leżała właściwie praktycznie naprzeciw Dover i Londynu. Brytyjczycy przez cały czas dbali, żeby nikt tej Belgii nie wchłonął, ani od siebie nie uzależnił, zwłaszcza Francja na początku. Ale to od średniowiecza. Tak, zwłaszcza Francja. I praktycznie od początku XX wieku, kiedy pojawili się w Belgii brytyjscy doradcy wojskowi, cała armia belgijska, jej plany mobilizacyjne, strategiczne były pod kontrolą oficerów brytyjskich. I to musimy sobie uświadomić, że był to kraj strategicznie najważniejszy dla Wielkiej Brytanii na wybrzeżu Morza Północnego i w ogóle w całej zachodniej Europie. Dlatego przejście Niemców przez Belgię w lecie 1914 roku między innymi wywołało tak gwałtowną reakcję Wielkiej Brytanii. No nie mogli sobie pozwolić, żeby jakiekolwiek porty na tym wybrzeżu zostały zagarnięte przez nieprzyjaciela. Ale Belgia była też częścią tej prowokacji, jaka prowadziła do wybuchu I wojny światowej i która się rozegrała w kilku miesiącach po zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie 28 czerwca 1914 roku. Belgia była też ważnym elementem propagandy, dlatego że wszyscy już na samym początku wojny pierwszej dowiedzieli się o zbrodniach niemieckich w Belgii. A następca tronu został nazwany zbrodniarzem wojennym.
Ja nie chcę być tu posądzany o jakieś proniemieckie sympatie, chociaż i tak jestem. I generalnie Niemcy w Polsce nie mają dobrej prasy. Natomiast historie o tym, jak Niemcy znęcali się nad Belgami, są wyssane z palca. I musicie Państwo mieć tego świadomość, że te wszystkie straszliwe opowieści o okrucieństwach niemieckich w Belgii są w większości wymyślone. Natomiast też musicie mieć Państwo świadomość, że choćby się nie wiadomo, co działo w Polsce i do jakich bestialstw tu nie dochodziło, propaganda światowa nigdy w to nie uwierzy i nigdy nie będzie o tym pisać. Tak, to jest przeciwieństwo do tego, co się będzie działo w Belgii, tak, bo Polska jest strategicznie nieistotna w porównaniu z Belgią dla takiego miasta i dla takich kół, które mieszkają w Londynie, dla takiego miasta jak Londyn i dla Wielkiej Brytanii. Dobra, ale idźmy dalej. Dobrze się przy tym zatrzymaliśmy, bo trzeba powiedzieć, że wszystkie te większość opowieści o okrucieństwach niemieckich w czasie I wojny światowej została wymyślona w jednym miejscu, w pałacu nazywającym się Wellington House i leżącym w Londynie. Świetna nazwa. Było to centrum brytyjskiego biura propagandy, gdzie pracowała czołówka angielskich pisarzy, dziennikarzy, felietonistów, którzy sporządzali materiały propagandowe na użytek swój, własny, na użytek sojuszników, a także takie skierowane do żołnierzy nieprzyjaciela, co się okazało jeszcze po wojnie. Także jakkolwiek Niemcy okrucieństwa popełniali, bo nie można temu zaprzeczyć, że były takie rzeczy, na przykład spalenie Kalisza na samym początku I wojny światowej, ale specjaliści z Wellington House o tym akurat nie pisali. Natomiast wymyślali historię... Sprowokowano Belgów z dubeltówkami do tego, żeby stawili opór niemieckim wojskom. Niemcy się wściekli i wszystkich rozstrzelali. Taka propaganda brytyjska rozdmuchała to do nieprawdopodobnych rozmiarów bohaterskiej obrony miasteczka. Tak? Przez kilkunastu wariatów, którym się zdawało, że za chwilę wyląduje desant i zostaną uratowani. Tak to wyglądało. Znaczy, dobrze powiedziałeś, o Kaliszu nic nie ma w brytyjskiej propagandzie. I o okrucieństwach niemieckich w Kaliszu. Ani słowa. Idźmy dalej. I ta rywalizacja mocarstw europejskich i dążenie Wielkiej Brytanii do tego, żeby zatrzymać swój imperialny status, bo przez te lata od wojny krymskiej po I wojnę światową tak naprawdę Wielka Brytania była wiodącym mocarstwem światowym zarówno pod względem rozwoju gospodarczego, jak i potęgi militarnej. Cały czas unowocześniała swoją armię i flotę. Nigdy nie ustawała w rozwoju swojej armii, wywiadu i wszystkich tych twardych czynników panowania nad swoimi posiadłościami, które gdzie indziej mogły się rozwijać nieco wolniej albo w ogóle nie były przeznaczone na nie odpowiednie fundusze. Tymczasem Brytyjczycy cały czas byli w stanie takiej podwyższonej gotowości i czuwania. To widać nawet w literaturze, która od 1870 roku zaczyna eksploatować wątki inwazji na Wyspy Brytyjskie, zaczyna eksploatować wątki wrogich cudzoziemców, którzy tylko czekają na to, aby Imperium Brytyjskie czy w Indiach, czy tu w centrali, w Londynie, czy gdziekolwiek indziej podkopać i zniszczyć. Nawet powieść Brama Stokera, Dracula, jest w ten sposób czasami interpretowana przez literaturoznawców, bo tam jest wątek po prostu potworów, wampirów, które w którymś momencie przybywają na wybrzeże Anglii z jakiegoś statku, którego załoga dotknięta została dziwną chorobą. I ten wątek lęku przed cudzoziemcami i lęku przed inwazją przewija się w literaturze brytyjskiej aż do I wojny światowej, a nawet i później. Drogą naśladownictwa, pewnie drogą także podpatrywania przez pisarzy innych krajów, ta literatura inwazyjna pojawia się też w innych państwach Europy, najpierw we Francji i w Niemczech, potem w Skandynawii, a później jeszcze w Stanach Zjednoczonych. Jest to cały wielki segment literacki, który mówi o przyszłej wojnie, o tym, jak ona będzie wyglądała, o tym, że będzie straszna, że będą w niej użyte wszelkie osiągnięcia ówczesnego przemysłu, że ofiar będzie bardzo dużo, jest tam broń chemiczna, broń maszynowa, zaawansowana artyleria, lotnictwo i o tym się już pisze w końcu XIX wieku, więc to, co ludzie w XX wieku na ogromnych obszarach kuli ziemskiej przeżyli, to najpierw pojawiło się w książkach. Było zapowiedziane, prorocy po prostu się pojawili i oni, żeby oswoić ludzkość z tym, co nadchodzi. Jeszcze wspomnę tylko o Kubie Rozpruwaczu.
którego zagadka nie została wyjaśniona do dzisiaj i który też pojawił się w Londynie, a potem na kartach powieści i nikt nie wie, kto to był, prawda? I jakie to zaskakujące. Straszenie publiczności, wyborców, poddanych, jak zwał, tak zwał, rozmaitymi takimi mitami. To jest tradycja brytyjska długa i ona się utrzymuje do dzisiaj, proszę Państwa. Nie ma co do tego wątpliwości. Służy zawsze jakimś tam celom ukrytym. Ja teraz nie będę zgadywał jakim. Literatura jako propaganda wojenna. To się przewija w tej książce, przewijało się w naszych rozmowach wcześniejszych, dlatego że ta tradycja literatury jako propagandy wojennej przechodzi gładko przez okres I wojny światowej i odzywa się w dwudziestoleciu międzywojennym i tam mamy dokładnie to samo, czyli mamy cały garnitur autorów, którzy przygotowują ludzkość i mieszkańców Europy na II wojnę światową, ale to może pogadamy o tym przy okazji kolejnej książki. Tak, no to najbardziej znany jest Herbert George Wells, gdzie no tak, u którego na przykład pojęcie bomby atomowej się pojawia dużo wcześniej niż to zostało wynalezione. Niestety nie możemy wydać fantastycznej zupełnie książki, która się nazywa Eunuch ze Stambułu i którą napisał zapomniałem. Piszesz o nim. Dennis Whiffley. O, brytyjski pisarz, tak. Również pracownik wywiadu i jeden z doradców Winstona Churchilla. No właśnie, niestety nie możemy tego wydać, bo tłumaczka, nie możemy znaleźć spadkobierców tłumaczki, a bardzo chętnie byśmy to wydali, bo tam mnóstwo też jest zagadek, które nam otwierają różne ukryte drzwi i oczy i podpowiadają nam rozwiązania sytuacji. Także proszę Państwa, literatura to propaganda tworzona w tajnych kamerach, która następnie bez zrozumienia istoty jest powielana przez inne organizacje, publikowana w innych krajach, tak? Natomiast no, ona ma swoje źródło gdzieś tam, prawda, wśród tych zakamarków, gdzie tworzy się historia i gdzie przygotowuje się światowe konflikty, przejęcia wrogie i przyjacielskie organizacji i zasobów. No a potem się sprzedaje samą literaturę i ludzie robią sobie z tego rozrywkę. Natomiast u podstawy tego mało jest rzeczy zabawnych i rozrywkowych. Dobra, ale dawaj dalej. Tak, i kolejny czynnik to ten, który się pojawił za oceanem, czyli rozwój gospodarki amerykańskiej i urastanie Stanów Zjednoczonych do rangi kolejnego światowego mocarstwa. Działo się to bardzo szybko, dlatego że do Stanów Zjednoczonych przez cały XIX wiek napływały kapitały europejskie, przede wszystkim brytyjskie, które temu krajowi pomagały się w szybkim tempie rozwijać. A że było tam dużo ziemi do zagospodarowania, ogromna ilość surowców naturalnych, bądź w ogóle przez nikogo jeszcze wcześniej nieruszanych, bądź eksploatowanych tylko w bardzo niewielkim stopniu i ciągle napływała rzesza emigrantów, no to stopa zwrotu tego kapitału była ogromna. Brytyjczycy najbardziej lubili inwestować oczywiście w amerykańskie kopalnie i linie kolejowe, czyli te najbardziej strategiczne sektory amerykańskiej gospodarki, ale rychło na skutek tych inwestycji i na skutek tego przepływu kapitału w Stanach Zjednoczonych pojawili się prawdziwi giganci przemysłu, finansów i bankowości, tacy jak John D. Rockefeller czy John Pierpont Morgan. Ci dwaj amerykańscy przedsiębiorcy, jeden przedsiębiorca naftowy, drugi bankier i finansista, symbolizują właśnie taki żywiołowy rozwój gospodarki amerykańskiej w XIX i na początku XX stulecia. Zgromadzony przez nich kapitał pozwolił im nie tylko pozostać monopolistami na tych rynkach, które opanowali, ale także w znaczącym stopniu wpływać na amerykańską politykę wewnętrzną, a już za chwilę miało się okazać, że mogli mieć wpływ na amerykańską, na politykę międzynarodową. Ale w tej wersce miodu, w tym oceanie możliwości, który się dla nich otworzył, była jednak pewna łyżeczka dziegciu, dlatego że jako ludzie wpływowi byli, no nie mogli się opędzić od ludzi, którzy od nich coś chcieli, którzy chcieli załatwiać swoje sprawy, swoje interesy polityczne i gospodarcze za pomocą ich pieniędzy. Tak było na przykład z Morganem,
o którego przyjaźń zabiegała nie tylko elita polityczna Imperium Brytyjskiego, no ale na przykład też cesarz Wilhelm II, który go zapraszał na swój jacht, który wielokrotnie go zapraszał do Niemiec, chciał zostać jego przyjacielem, chciał się z nim spotykać po to, żeby zacieśnić więzy gospodarcze między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią, a to się bardzo Brytyjczykom nie podobało. To budziło w Londynie uzasadnione obawy, że gospodarka niemiecka i amerykańska w powiązaniu będą mogły po prostu już tak zdystansować zacofany przemysł Wielkiej Brytanii, że będzie trzeba zacząć zwijać imperium. Dlatego właśnie wybuch wojny światowej, wybuch tego konfliktu, na który właściwie Brytyjczycy postawili wszystko na jedną kartę, stał się no już w połowie pierwszego dziesięciolecia XX wieku praktycznie nieunikniony. Dlatego, że i Niemcy zorientowali się, o co idzie gra, i już w 1912 roku byli świadomi, że za kilka lat do takiego konfliktu światowego na linii Wielka Brytania i Rzesza Niemiecka dojdzie i że trzeba się będzie do niego przygotować. Głównym powodem takiej obawy Brytyjczyków o to, co się stanie z ich imperium, była budowa słynnej kolei z Berlina do Bagdadu, a właściwie powinno się mówić, że jest to kolej z Basry do Hamburga. Kolej, która połączyłaby Ocean Indyjski z Oceanem Atlantyckim i Morzem Północnym. Hamburg, Brema, te główne porty, które łączyły Europę, Niemcy ze Stanami Zjednoczonymi. Później kolej, która łączyłaby Niemcy, Środkową Europę, Bałkany z Bliskim Wschodem i dalej z posiadłościami niemieckimi na Dalekim Wschodzie, była ogromnym zagrożeniem dla Imperium Brytyjskiego, ponieważ po pierwsze unieważniałaby kanał Suezki jako główną drogę handlową i żeglugową, ponieważ część towarów z Ameryki do Azji dałoby się po prostu przewieźć na tej trasie tą koleją i później załadować je na statki gdzieś u ujścia Tygrysu i Eufratu za Zatoki Perskiej. I tego się Brytyjczycy najbardziej obawiali, dlatego ze wszystkich sił sabotowali budowę tej kolei. No a kiedy okazało się, że nie da się temu zapobiec drogą pokojową, czy też drogą jakichś operacji wywiadowczych, byli już pewni, że no, należy wywołać wojnę. A powiedz mi, kiedy się pierwszy raz pojawia pomysł zbudowania kolei z Basry do Hamburga? Pomysł zbudowania takiej kolei pojawia się już w czasach Bismarcka, kiedy zaczęto mu przedstawiać plany zbudowania kolei w latach 70. XIX wieku. Od tego momentu Brytyjczycy interesują się niepodległością Polski, dlatego że zbudowanie takiej kolei jest sensowne tylko kiedy Europa Środkowa i Południowa jest podporządkowana dwóm w miarę jednolitym organizmom, czyli Cesarstwu Niemieckiemu i Austro-Węgrom. Z chwilą, kiedy zaczynają się separatyzmy, ta kolej nie ma sensu. Tak. Więc pierwszy ruch to doinwestowanie ruchów separatystycznych. Czechów, Polaków i kogo tam jeszcze? Jugosłowian, prawda? Bismarck był najpierw sceptyczny wobec tego pomysłu, ale już późniejsi kanclerze zaczęli aktywnie go popierać, organizować finansowanie i w to się zaangażował Werner von Siemens, słynny niemiecki przedsiębiorca i wynalazca, któremu bardzo ten projekt leżał na sercu. No, do 1914 roku udało się ukończyć sporą część odcinków tej kolei, jednakowoż nie całą. Ten projekt został zahamowany właśnie przez wybuch I wojny światowej. I budowanie takiej dużej trasy handlowej, uzyskanie kontroli nad takim dużym szlakiem, jak widać, no, zawsze chyba w historii było powodem konfliktów zbrojnych między poszczególnymi państwami i organizacjami. I tutaj nie było inaczej. A że była to już gospodarka światowa, naprawdę globalna, dlatego doprowadziło to do tak wielkiego konfliktu, na co jeszcze nałożyła się rywalizacja na morzach i oceanach świata między flotą handlową brytyjską a niemiecką, a ściślej konsorcjami niemiecko-amerykańskimi, jakie przed I wojną światową powstały. Konsorcjum International Mercantile Marine, stworzone przez Morgana, największa z ówczesnym świecie spółka żeglugowa, która była takim kartelem spółek amerykańskich i niemieckich, tych niemieckich z kwaterą główną w Bremie i w Hamburgu właśnie.
zagrażała pozycji brytyjskiej marynarki handlowej jako głównego światowego przewoźnika. Dlatego tu kolejne dzwonki alarmowe po prostu odezwały się w Londynie, że czasu jest już mało i należy coś z tym zrobić. Należy po prostu zneutralizować przewagę Niemców i zrobić coś, żeby oni nie stali się tym przewagę głównym Niemców i Amerykanów. I rozerwać ten związek Niemców i Amerykanów, bo to było dla Brytyjczyków bardzo, bardzo niebezpieczne. Ale zobacz, jakie to jest dziwne, ponieważ rywalizacja rosyjsko-brytyjska w Azji nosi nazwę Wielka Gra, tak? Tak. A rywalizacja amerykańsko-brytyjska, ja kiedyś napisałem, że wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych nie skończyła się nigdy. I że się nigdy nie skończy. Na pewno nie za naszego życia. A rywalizacja pomiędzy Brytyjczykami a Amerykanami, którzy wpuszczają Brytyjczyków na coraz to kolejne miny, a Brytyjczycy ze zręcznością prestidigitatora z tego się wykręcają, wrzucając na te miny kogoś innego, prawda? No to nie jest wielka gra, prawda? Tak, a to jest największa gra. A to jest największa gra, prawda? Musimy sobie uświadomić, jak poważna sytuacja była w latach poprzedzających bezpośrednio pierwszą wojnę światową. No i ukaże to nam fakt, że wszystkie te słynne statki transatlantyki, statki pasażerskie, które budowano przed pierwszą wojną światową, Lusitania, Titanic, Britannic, Mauretania, one wszystkie od razu na początku budowy stoczni były przystosowane, żeby się stać krążownikami pomocniczymi Royal Navy. Czyli tam instalowano od razu miejsca na działa i wieżyczki strzelnicze, windy amunicyjne i magazyny amunicyjne w ładowniach. I to miały te wszystkie transatlantyki. Poza tym na przykład na Titanicu większość oficerów była w rezerwie Royal Navy, tak? Czyli przygotowano się do tej wojny na poważnie i to już od dłuższego czasu. Ile zatonęło? Titanic, Lusitania, Mauretania zatonęła chyba też. Tak. No to nieźle, no to dobry wynik, tak? Teraz trzeba znaleźć winnego i wskazać go po nazwisku. Czy jest jakaś praca, która szczegółowo wyjaśnia charakter gospodarczych i politycznych relacji niemiecko-amerykańskich? Właśnie tak, na taką jedną pracę nie natknąłem się, natomiast trzeba przeczytać sporo prac, począwszy od biografii tych przemysłowców amerykańskich, a skończywszy na podręcznikach historii gospodarczej świata, żeby się w tych relacjach zorientować. Właśnie brytyjsko-amerykańsko-niemieckich, w tym trójkącie. Dlatego zebranie materiału do tych kilku rozdziałów zajęło mi sporo czasu. Ale po prostu każdy, kto ma na to czas i ma chęć zgłębienia tych zagadnień, to polecam zacząć się po prostu od czytania podręczników historii gospodarczej wnikliwie i potem docofania się do coraz mniejszych segmentów, skończywszy właśnie na biografiach tych wpływowych ludzi, których decyzje miały tutaj znaczenie decydujące. Zwłaszcza biografię Morgana albo Rockefellera. Aha. Rozumiem, że nie ma żadnej pracy, która w szczegółowy i wyczerpujący sposób opisywałaby, w jaki sposób Brytyjczycy z wdziękiem prestidigitatora wydostają się z pułapek zastawianych na nich przez Amerykanów i Niemców i w ostatecznym rozrachunku zawsze są zwycięzcami. Nie ma takiej pracy. No nie ma takiej pracy, nie ma. No właśnie. Znaczy, no może nie zawsze, bo po II wojnie światowej Brytyjczycy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Pozostawali w niej przez kilka ładnych dekad, zanim się w końcu z tego wydobyli, tak? A dzisiaj idą w górę, robią sobie Brexit, a wszyscy mówią, że przegrają po prostu. No, przypuszczam, że nie, że będzie dokładnie odwrotnie, ale okej. Dobra, idźmy dalej. Wszyscy wiemy, że pierwsza wojna światowa wybuchła nagle, ponieważ nagle dokonano, nie wiadomo dlaczego, zamachu na arcyksięcia Ferdynanda w Sarajewie. To jest oczywiście nieprawda. Wszystko było inaczej. Piszesz o organizacji Czarna Ręka. Tak, organizacja Czarna Ręka, powołana przez pułkownika Dragutina Dimitriewicza, oficera serbskiej armii wywiadu, miała bardzo głębokie powiązania przede wszystkim z wywiadem rosyjskim.
i z rosyjską służbą dyplomatyczną, z rosyjskim ambasadorem Hartwigiem, z pułkownikiem Artamonowem, atasze wojskowym Imperium Rosyjskiego w Belgradzie. I wtedy, kiedy miała też prawdopodobnie jeszcze jakieś głębsze i sięgające dalej powiązania, bo kiedy w czasie trwania kampanii salonickiej pułkownik Dmitrijewicz został aresztowany, to było w 1916 roku, i poddany procesowi wojskowemu, zaczął się bronić w ten sposób, że on przecież zna dużo wysoko postawionych ludzi za granicą, którzy się na nim wstawią. No nie stało się tak, te gwarancje okazały się papierowe, ale myślę, że mógł nie kłamać, dlatego że związek zamachu w Sarajewie z powiązaniami Czarnej Ręki z Hartwigiem i Artamonowem był jednym z pierwszych wątków zacieranych w czasie wyjaśniania tego austro-węgierskiego śledztwa, które miało miejsce po zamachu. Przez cały czas zaprzeczano, jakoby Czarna Ręka miała to powiązanie. Dzisiaj już wiadomo, że je miała. Oczywiście. I mamy troszkę za mało informacji o agentach państw zachodnich kręcących się wokół tego zamachu. Natomiast należy pamiętać, że dynastia Karadziordziewiczów rządząca wtedy w Serbii była popierana przez mocarstwa zachodnie, przede wszystkim przez Francję. Została ustanowiona po to, żeby popierać mocarstwa zachodnie, zlikwidowaną poprzednią dynastię sprzyjającą Niemcom. Tak, i która miała dobre relacje z Austro-Węgrami. No dobrze, ale kiedyś rozmawialiśmy i wspominałeś o tym, że jest oczywiście w działalności organizacji Czarna Ręka ślad brytyjski. No jest pan, który się nazywa David Butcher. No. Brytyjski korespondent prasowy działający na Bałkanach na początku XX wieku, który, jak wynika z zachowanych relacji, mógł wiedzieć o tym, co szykuje Czarna Ręka. Nie wiemy, czy mógł w tym uczestniczyć, to nie jest wykluczone, ale na pewno o tym, że coś dużego się szykuje na Bałkanach, wiedział, bo był to bardzo dobrze zorientowany w sytuacji. Niestety sporo dokumentów nie jest dla nas dostępnych jeszcze z tego czasu. Nie będą nigdy dostępne. Jestem o tym przekonany, że nie zostaną nigdy ujawnione, a klauzula tajności będzie przedłużana w nieskończoność. To, co się działo na Bałkanach i w czasie, znaczy cały ten zamach i sytuacja przed nim i po nim, jest też odzwierciedlona w literaturze, w książce tego pana, o którym tutaj mówiliśmy. I tam się pojawia nazwisko Runge, Maksymilian Runge, bardzo ważne nazwisko, bo to jest zastępca szefa austriackiego kontrwywiadu, dobrze mówię. Tak. I później szef wywiadu. A później szef wywiadu, który zastąpił pułkownika Alfreda Redla. Tak. I on w literaturze brytyjskiej jest przedstawiany jako czarny charakter, który rywalizuje z agentami brytyjskimi na Bałkanach. Natomiast no, sytuacja w Austro-Węgrzech, które stały się jakby tak, no, ciężko powiedzieć, punktem zapalnym, bo one nie były punktem, natomiast miejscem, od którego ta straszliwa wojna się zaczęła, wskazuje na to, że Maksymilian Runge no, mógł być człowiekiem blisko współpracującym z aliantami. Tak to ujął. Tak, ponieważ Maksymilian Runge przez długi czas, jeszcze w czasach Republiki Austriackiej, był szefem wywiadu austriackiego. I po wojnie tworzył wspólnie z Amerykanami. Tak, wspólnie z aliantami struktury nowego, już odnowionego austriackiego. To był wywiadu. Ten człowiek, który wykreował Józefa Piłsudskiego jako szefa legionów i sformatował go jako taką przybudówkę do polityki austro-węgierskiej tuż przed pierwszą wojną światową. Tak, i dziwnym trafem no, nie ochronił przed zamachem sprzeciwiającego się Hitlerowi kanclerza Dollfussa. No nie ochronił, bo nie było takiego rozkazu. Tak. To jest proste. Jest bardzo fajna biografia Maksymiliana Runge, niestety po niemiecku. Ja no nie mam ani pozwolenia, ani tłumacza z tego języka, ale sobie Państwo poszukacie, przeczytacie, kto włada językiem. Dużo ciekawych rzeczy o Józefie Piłsudskim niewiele, natomiast no, nikt się nie będzie przejmował Piłsudskim, kiedy chodzi o politykę globalną, politykę światowego formatu. Ważna postać, Maksymilian Runge.
Człowiek żyjący w trzech epokach. Przed pierwszą wojną światową, w czasie, po pierwszej wojnie światowej i w czasie, zmarł chyba w 53. Tak, albo, w latach 50. Albo później, albo w 55. Do końca czynny zawodowo. Fascynujący facet. Dobra, lecimy dalej. Może się napij. Całe... Tak. Okoliczności zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda są również bardzo zagadkowe. To, że jego przyjazd został kilka tygodni wcześniej rozpropagowany przy wszystkich miejscowych gazetach w Wośni, że zamachowcy nie mieli problemu z poznaniem trasy jego przejazdu, że na trasie przejazdu za mała była ochrona policyjna, że gubernator Potiorek nie pozwolił ściągnąć ochrony wojskowej z poligonu. Potiorek był szalony, więc to też tak. Kto go mianował tym gubernatorem. I jeżeli się czyta relacje na temat tego zamachu, to wygląda to tak, jakby po prostu arcyksiąże został podany zamachowcom na talerzu. Jeździł w kółko, żeby go dobili, bo po prostu nie mogli. Tak, pierwsza próba zamachu się nie udała, udała się druga, kiedy samochód z arcyksięciem najpierw się cofnął, a potem wyjechał prosto na Gabriela Principa. Sam Princip zeznawał, że po prostu zatrzymał mu się przed nogą, właśnie przed nim po prostu, tak. U stóp. Więc to wszystko jest bardzo dziwne. Oczywiście, to ja tylko sekundę zajmę, dobra? Oczywiście jest do tego cała taka propagandowa obróbka, która polega na tym, że się odwraca uwagę od tych istotnych faktów, a przesuwa się tę uwagę na inne rzeczy, tak? Że taka jest legenda kolportowana też przez polskich autorów, że arcyksiąże nie zginął wtedy, że został podmieniony, że potem dziwny człowiek jakiś ukrywał się na wybrzeżu anatolijskim w polskiej wsi, która tam się mieści. W Adampolu. Hmm. I że był to jeden z Habsburgów, ale nie wiadomo kto. Tak, to samo mówiono o arcyksięciu Rudolfie. No właśnie, sugestia, że to mógł być Jan Salvator, Habsburg. Taki trochę dziwny członek rodziny panującej, trochę szalony, trochę wyautowany, trochę outsider, ale z taką silną sugestią, że to jednak Franciszek Ferdynand i że on do końca życia był sponsorowany przez cesarza Wilhelma, kiedy ten żył na emigracji w Holandii. No to tak się robi, proszę Państwa, to tak się robi. Po to jest właśnie literatura, żeby się ludzie nią ekscytowali i żeby zajmowali stanowisko wobec problemów fikcyjnych i nieistniejących, całkowicie ignorując te rzeczywiste. Idźmy dalej. I ten zamach nie musiał być jeszcze przyczyną do rozpętania tak ogromnej wojny. Toczyło się austro-węgierskie śledztwo prowadzone przez doktora Wiesnera, prawnika z Wiednia, które wykazało, że odpowiedzialna jest serbska organizacja szowinistyczna Czarna Ręka, powiązana z wywiadem i konsulatem Cesarstwa Rosyjskiego w Belgradzie. I później tych warunków, które Austriacy im postawili, warunków ultimatum, Serbowie nie chcieli zaakceptować, ale to, że Rosja się za nimi potem ujęła, też nie musiało być przyczyną konfliktu światowego. Przyczyną było pozornie bierne i pozornie neutralne zachowanie dyplomacji brytyjskiej, które można nazwać... Udzielili gwarancji. Tak, które można nazwać jednym z najbardziej błyskotliwych, najskuteczniejszych blefów w historii. Prawie do ostatniej chwili dyplomaci brytyjscy, minister spraw zagranicznych Sir Edward Grey na czele, udawali brak zainteresowania tym, co się na Bałkanach i w środkowej Europie dzieje. Udawali chęć mediacji, chęć rozwiązania konfliktu na drodze pokojowej, no ale przecież tajne układy wojskowe i jawne wiązały już Wielką Brytanię i z Francją, i z Rosją. Francuzi nastawali na mobilizację w Rosji, która się w końcu odbyła. I w tym momencie Niemcy już nie mieli wyjścia i musieli swoje plany obronne, właściwie plan wojny, który był planem ofensywnym, ale służył obronie, ponieważ koncepcja niemiecka zakładała szybkie pokonanie Francji i przerzucenie sił na wschód do walki z Cesarstwem Rosyjskim. Szybkie pokonanie Francji miałoby dać Niemcom wytchnienie na zachodzie i czas do pokonania Rosji na wschodzie,
Z tym, że ta koncepcja opierała się na założeniu, że Brytyjczycy się do wojny nie włączą. I wtedy właśnie, w najważniejszym momencie, kiedy Niemcy no, miały do wyboru albo kapitulację i jakąś, jakieś upokarzające dla nich mediacje, albo po prostu przejście przez terytorium Belgii do Francji, żeby wykonać plan Schlieffena, który już był wdrożony i nie tak łatwo było tą milionową armię cofnąć z nadgranicy i cofnąć z punktów zbornych, z których ona wyruszała na zachód, albo po prostu rozpoczęcie wojny na pełną skalę, kiedy to właśnie Wielka Brytania włączyła się pozornie pod pozorem obrony neutralności Belgii. Kiedy wiadomo było, że brytyjscy oficerowie już od 1905 roku to pogranicze francusko-belgijsko-niemieckie objeżdżali na rowerach. Dysponowali bardzo dobrymi mapami każdy tego terenu. Każdy kamień był sfotografowany. Tak, każdy kamień dosłownie był sfotografowany. Brytyjscy doradcy wojskowi w Brukseli kontrolowali, jak się będzie rozwijała sytuacja, i to oni wydawali rozkazy, kiedy ma być mobilizacja i gdzie te wojska belgijskie mają stanąć. Niemcy już w tym momencie nie mieli wyboru. Oni się od 1912 roku spodziewali takiego obrotu rzeczy, natomiast do ostatniej chwili wierzyli, że Wielka Brytania w końcu się do wojny nie włączy. No stało się inaczej. Już na początku sierpnia tej całej machiny nie można było zatrzymać. Dałoby się to jeszcze zrobić przez cały lipiec, kiedy właściwie Brytyjczycy udawali neutralność, a wszyscy chcieli od nich mediacji w rozwiązaniu tego konfliktu. To jest fascynujące po prostu. Być głównym zainteresowanym wojną, sprowokować wszystkich do tej wojny i jeszcze mediować w tej wojnie w swojej własnej sprawie. Tak. Tak, to tak wyglądała... Tak wyglądała to kombinacja operacyjna. I ktoś dzisiaj w Polsce chce konkurować z polityką brytyjską, z tradycją polityki brytyjskiej i chce coś położą na głowę chłodnego. Jeszcze wiesz, bo jest tak, że może gdyby nie było na tronie w Niemczech cesarza Wilhelma, który był młodzieńcem gwałtownym i naiwnym, nawet w późnym wieku, tylko ktoś inny, no to zaproponowałby Brytyjczykom, ja wiem co, Kamerun, Tanzanię, połowę francuskiej Afryki w zamian za niewłączenie się do wojny. Ale chyba takiej propozycji nie było. Takiej propozycji nie było, natomiast Wilhelm II, no, propaganda brytyjska właśnie produkowana przez Wellington House wykrzywiła nam zupełnie jego obraz jako pyszałka, człowieka mało inteligentnego, a tak naprawdę on dobrze się orientował w niuansach politycznych i już na początku XX wieku orientował się, że brytyjska dyplomacja, rząd w Londynie za pomocą króla Edwarda VII montuje przeciw Niemcom koalicję. I ten koszmar okrążenia Niemiec stał się faktem, ale no, cesarz już nie miał takiej pozycji w stosunku do swojego rządu, żeby walnąć pięścią w stół i powiedzieć, że jego prognozy, jego obserwacje są właśnie tymi właściwymi. Niemieccy przemysłowcy wchodzili w różne alianse, proszę, tak. Różne alianse z przemysłowcami, finansjerą amerykańską, a także brytyjską. Ja tylko jeszcze wspomnę o takiej, ponieważ ja jeszcze raz polecam Państwu szczerze Wojciecha Kossaka, wspomnienia, nadworny malarz Wilhelma II, który bardzo cesarza lubił. Oni się oczywiście pokłócili na tle wypadków wrześniańskich i na tle zjazdu w Malborku. Kossak wyjechał z Berlina. Natomiast tam są bardzo sympatyczne rzeczy o jego wysokości Wilhelmie napisane, a także jest napisana bardzo dziwna rzecz o hrabim Bertholdzie, austriackim ministrze, który wcześniej był ambasadorem w Londynie. Otóż pan ten rzekomo nie zainteresowany wojną, a zainteresowany sportem, znaczy to tak Kossak opisuje, Kossak się myli, bo był to wytrawny polityk i bardzo głęboko wtajemniczony w różne arkana dyplomata. Poinformował Wiedeń w pewnym momencie, tak pisze Kossak, poinformował Wiedeń, że serbskie posterunki graniczne ostrzeliwują austriacką kanonierkę pływającą po Dunaju. Nic takiego się nie działo, natomiast on to firmował własnym nazwiskiem i już się w Wiedniu nie dało zatrzymać tego, bo też można było to tamto zastopować. Taką relację podaje Kossak, ja ją tutaj powtarzam.
A postać hrabiego Bertholda jest istotna, bo to jest polityk związany z Londynem. No jak ktoś jest związany z Londynem, to dostaje propozycję z Londynu. Jak dostaje propozycję, to ma dwa wyjścia. Albo się przychylić, albo odrzucić. Odrzucić trochę strach. Od razu trzeba powiedzieć, że odrzucić to trochę strach. Tak, no hrabia Berchtold był przykładem tych polityków, którzy z mocarstwami zachodnimi, czyli z Wielką Brytanią i z Francją, no, związali swój los. No tak. Ale najlepszym przykładem jest minister spraw zagranicznych Rosji, jednak Aleksander Izvolski, który był człowiekiem no, lubiącym dobre życie i zabawę, wiecznie zadłużonym, a że pochodził raczej nie z arystokracji, tylko z trochę skromniejszej rodziny, no to cały czas liczył na jakieś pozycje i na jakieś pożyczki, wynajmował się do różnych usług. I to on zorganizował wejście Rosji do właśnie do I wojny światowej. On dopilnował tego, żeby tajne układy wojskowe z Francją i Wielką Brytanią były do końca utrzymane. I potem znalazł się po I wojnie światowej na emigracji we Francji. Zmarł w Marsylii. Fantastycznie. No właśnie, prześledzić losy emigrantów powojennych i mniej więcej wiadomo, kto w której drużynie grał. Tak. I co z tego wynikało. No dobrze, mocarstwa szykują się do olbrzymiej, gigantycznej awantury, do wojny światowej, a Polacy szykują się do odzyskania niepodległości. Mamy rok jubileuszowy, czy my cokolwiek z tego rozumiemy? No, powinniśmy rozumieć tyle, że jakkolwiek przerażająco by to nie brzmiało, no ceną odzyskanie niepodległości przez nasz kraj w 1918 roku było wywołanie potężnego światowego konfliktu, który całkowicie wywracał i dawny system władzy, i system społeczny, bo tak naprawdę systemy demokratyczne, a później za chwilę socjalistyczne zaczęto promować właśnie wtedy, kosztem monarchii i tych bardziej konserwatywnych form sprawowania władzy. I zaszło kilka procesów nieodwracalnych w tym momencie. Ten świat, który my znamy ze swojego życia, jest wynikiem tej wojny. A druga wojna światowa była tak naprawdę tylko dogrywką. Tak, kontynuacją. Czy można powiedzieć, że odzyskanie niepodległości Polski było pewnym złudzeniem, któremu myśmy ulegli, złudzeniem, które trwało przez 20 lat? No, ja rozumiem, że w Polsce nie było ani jednego polityka, zważywszy na to, skąd wyrastają polscy politycy, tacy jak Piłsudski, Dmowski, tak? Ludzie będący na pensji, tak? Na pensji to u kogo? U polityków wiedeńskich. Ja teraz trafiłem na informację, jaka była różnica w budżetach kontrwywiadu Austro-Węgier i Rosji. No, 300 do 1 mniej więcej. 33 miliony koron rocznie wydawali Rosjanie na działalność kontrwywiadowczą, a Austriacy 100 tysięcy. No to więcej nawet. Więc o czym my gadamy, tak? No to Józef Piłsudski zaczął kreację swojej polityki od wywiadu austriackiego, tak? W tym czasie Rosjanie przewalali gigantyczne budżety na poważne operacje na całym świecie. Oczywiście nie mieli ani takiej determinacji jak Brytyjczycy, ani takiej zawziętości jak Niemcy, ani takiej przebiegłości jak Francuzi, więc dla nich to była zabawa, która się skończyła marnie. No i teraz czy my cokolwiek dzisiaj rozumiemy z tego? Mam wrażenie, że nic. Czy z tej niepodległości, którą odzyskaliśmy na 20 lat i następnie straciliśmy, cokolwiek, jakikolwiek sensowny wniosek wyciągnęliśmy, poza tym, że nas zdradzono? Też raczej nie. Natomiast jak Państwo przeczytacie tę książkę, to na pewno wyciągniecie serię takich wniosków i wszelkiego rodzaju entuzjazm. Ja nie mówię, że miłość do ojczyzny, czy przywiązanie do niej, albo do tradycji wam przejdzie. Natomiast na pewno pozbędziecie się złudzeń. A pozbywanie się złudzeń to jest niezwykle przyjemne uczucie. Ja nie wiem, dlaczego ludzie tego nie lubią, bo ja na przykład bardzo lubię. Nawet stymuluję to czasami. Więc ja zachęcam do tego, żeby przeczytać tę książkę. Jeżeli coś jeszcze chcesz powiedzieć, to mów. A jeżeli nie, to się umówimy na spotkanie autorskie w listopadzie albo w październiku. Zobaczymy, kiedy znajdziemy termin. Wtedy każdy będzie mógł przyjść i wypytać Szymona osobiście o różne szczegóły, które się tutaj znajdują. A tu znajduje się masa ważnych szczegółów dotyczących działania wywiadu, armii, literatury, czyli propagandy, tak, rozprowadzanej po całym świecie.
i poszczególnych osobistości, które brały udział w właśnie kulisach światowego konfliktu. Ja jeszcze tylko chciałem pokazać. Dobra, to powiedz, a ja potem jeszcze powiem o obrazkach. Nie. Dobra, to żeby nie opowiedzieć wszystkiego, bo ja rozumiem, że chętni do tego, żeby się spotkać z autorem będą. Ja chciałem pokazać, ponieważ książka jest dziełem dwóch osób. Znaczy Szymon ją napisał, Rafał ją przygotował i dokonał tutaj takiej samowolki, ponieważ myśmy się nie umawiali na to, że on zrobi te ilustracje, a on je zrobił, czym mnie wprawił w ten kłopot, ale jakoś z niego wybrnąłem. Sześć ilustracji, proszę Państwa, bardzo dobrych. Ja po prostu nie ma gadania, trzeba je pokazać i tyle, tak? Przez to, że to zrobił, to teraz za karę będzie rysował komiks o świętym Stanisławie. Proszę bardzo, żeby nie to, nie pokażę wszystkiego, bo to tak nie może być. Ale proszę, właśnie tutaj mamy Feliksa Edmundowicza w zawariackiej pozie oraz jego patrona, towarzysza Włodzimierza Ilicza Ulianowa, zwanego Leninem. Fantastyczna książka, fantastyczne ilustracje. Jeżeli uda nam się zorganizować spotkanie autorskie, obaj panowie będą obecni. Każdy może przyjść, zadać różne pytania. Oni chętnie odpowiedzą. Proszę Państwa, na dziś kończymy. Naszym gościem był Szymon Modzelewski. Debiutancka książka Szymona, Jak nakręcić bombę, kulisy światowego konfliktu. Już dostępna w księgarniach. Wkrótce, mam nadzieję, spotkanie autorskie. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję Szymonowi. Dziękuję bardzo. Do następnego razu.